Witam w ostatniej, czwartej części o tym konkretnym module. Tak on sobie wygląda. Jest to oczywiście postawiony zasilacz ATX obudowa. Można teoretycznie sobie zamówić na zamówienie obudowę. Około 100 zł kosztuje. Ja uznałem, że to nie będzie konieczne, to nie będzie aż tak bardzo w widocznym miejscu, a... No jednak jest metalowe, tak? Otworzę, pokażę, jak to wygląda w środku. O, nie jest łatwo. Ok. W środku ten projekt wygląda w ten sposób. Włączę. O, udało się. Tutaj są kabelki do przycisków dolutowane, ponieważ te dwa przyciski też, tu będą się kosteczki i te dwa przyciski też się wykorzysta. Tak fajnie wymyśliłem, że z tej strony, o, miga po prostu na kratka, część kratki miga z tej strony. Zawsze będzie migało na zielono, tak? Czyli o, że załadowane. Ja po prostu laminowany papierek, który odbija tą diodę. To są oczywiście te przekaźniki. Tak dokończę jeszcze, bo przerwałem myśl. To są te kabelki połączone do tych przycisków. Reset i WPS w tym wypadku. Tu się kosteczki ładniejsze założy i będzie można je podłączyć również jako dwa przyciski. Powiedzmy na otwarcie drzwi, otwarcie okna, czy po prostu jakieś przyciski na ścianie. To już wedle tego będzie to użyte. I tak wygląda ten moduł. Oczywiście funkcja się nie zmieniła. Doszedł kabelek tu LAN jeszcze, żeby to podłączyć pod sieć, żeby sterować tym. Zasilacz i tyle. Zasilacz to się tu u góry zmieści, można go też w środku wbudować, żeby już było wszystko w jednym. Albo zewnętrzny, jak jest teraz. No. I 6 przekaźników się przełącza na podstawie tego układu. Dajcie mi też znać w tym filmie, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi modułami. Coś więcej chciałbym może je kupić, albo dowiedzieć się coś więcej, jak je zbudować. To zapraszam o kontakt do mnie pod nazwą moduł przez ly, tak? moduł@michal.j.pl i pod tym mailem można składać zapytania lub propozycje, bo nie ukrywam, że parę takich modułów już w życiu zbudowałem i jeżeli ktoś by był gotów tak coś u mnie zamówić, to jak najbardziej mogę zbudować, wycenić, zbudować. W końcu nie tylko dla siebie muszę to budować, tak? I dla osób takich, które już wiedzą o tym, że te moduły buduję. Ok. Zapraszam do pierwszej, drugiej, trzeciej części, bo to jest ostatni film już, tylko pokazujący, jak to wygląda. Tak jak mówię, obudowa jest całkowicie umowna. Ta jest po prostu oklejona na czarno. Tak to się prezentuje. Ok, pozdrawiam i do usłyszenia z jakimś kolejnym projektem.